Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w ramach salonu spotkań autorskich w Katowicach, w miejscowniku, czyli Tyglu Kulturalnym, w księgarni Miejscownik Tygiel Kulturalny. Z nami, żałuję, że na odległość, ale wszyscy teraz żałujemy, że na odległość, ale lepiej na odległość niż wcale, jest pani Violetta Rotter-Kozera, której mam wrażenie, że w Katowicach przedstawiać nie trzeba. Związana z Katowicami, związana z muzyką, związana z filmem, związana z telewizją. Przy pani nazwisku pojawia się nazwisko scenarzystka, reżyserka, publicystka, z wykształcenia muzyk, pianistka, bo kończyła pani, jeśli dobrze pamiętam, teorię kompozycji i dyrygentury. A wcześniej pianistykę, że tak powiem, w szkole średniej i wówczas zdobyłam uprawnienia pianistyczne. Nie kończyłam fortepianu na Akademii Muzycznej. A spotykamy się z powodu bardzo smacznej książki, Killer w bliskim planie, przepraszam bardzo, rozmowy o kompozytorze, które przeprowadziła pani Violetta Rotter-Kozera, słowo wstępne Bolesław Stelmach, Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Jeśli ktoś patrzy i widzi, że to jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne, może zastanawiać się, że ta książeczka jest dla muzykologów, dla muzyków. Nie, ona jest dla wszystkich, którzy zetknęli się z muzyką Wojciecha Killara, którzy zetknęli się z Wojciechem Killarem, a jeśli nie mieli okazji, to po tej książce mają wrażenie, że wiemy o nim więcej. Ja jeszcze tylko dodam, że nurt dokumentalnych filmów pani autorstwa to przybliżanie muzyków, bo postać zapomniana taka jak Michał Spiszak, pani go uwieczniła w filmie. Christian Zimmermann i Andrzej Jasiński. Ten duet, który można powiedzieć, który zaowocował zwycięstwem Zimmermana w konkursie chopinowskim, również wśród filmów, które pani zrobiła. No i Wojciech Killar między awangardą a Hollywood. Taki był tytuł pani filmu, jednego z filmów o Wojciechu Killarze. A ta książka, która jest zapisem rozmów z dyrygentami, reżyserami filmów i z operatorem filmu, czyli z Sławomirem Idziakiem, to trochę pokłosie tego filmu. Tu powinnam powiedzieć odwrotnie. Daniel Cichy, szef Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, zaprosił mnie do tego projektu, planując wydanie książki. I precyzowaliśmy, z kim będę rozmawiać, z kim chciałabym się spotkać. I w tym momencie Daniel Cichy sobie przypomniał, że robię również filmy. I powiedział, a może zrobisz również filmy? Ja mówię, oczywiście. W związku z czym książka, która miała być pierwsza z tej całej serii publikacji po odejściu Wojciecha Killara, jest w zasadzie na ten moment ostatnia, bo realizacja filmu trwa bardzo długo. Film ukazał się w rok po śmierci Wojciecha Killara. Nie, też realizacja filmu trwała 3 lata. Także w 2017 roku film się pojawił w kinie i na antenie TVP. Niedługo będzie powtarzany, niedawno był powtarzany. I dopiero potem przystąpiliśmy do wydawania książki. No takie było założenie. Najpierw film, potem książka. I przypomnijmy, rozmawia pani z Romanem Polańskim, z Antonim Witem, z Kazimierzem Kucem, Kazimierzem Kordem, Fredem Foxem, Peterem Jabłońskim, Sławomirem Idziakiem, księdzem Jerzym Szymikiem, Markiem Mosiem i Krzysztofem Zanussi. Ja bym powiedział, że to nie jest podlizywanie się pod Ślązakom i mieszkańcom Katowic, ale taki pełny obraz daje rozmowa z Kazimierzem Kucem, który opowiada, mało tego, zdradza, że Killar zapamiętany jako człowiek łagodny, spokojny, bardzo pobożny i tak dalej. Jak mówi Kazimierz Kuc, w młodości był birbantem. I przypomina, jakby wspomnienia Wojciecha Killara i wspomnienia wszystkich, jak to było w Paryżu podczas studiów u Nadii Boulanger, jak to było jeszcze we wczesnym Krakowie i tak dalej.
takie było założenie pani, żeby zrobić portret Kilara, malowany przez reżyserów i przez muzyków. Takie było założenie, ponieważ tych ludzi łączyła przyjaźń, bardzo dobra znajomość, wiele wydarzeń. Przy czym podkreślam, Wojciech Kilar nigdy niczego nie ukrywał. On bardzo wiele o sobie powiedział. I w momencie, kiedy otrzymałam propozycję zrealizowania pierwszego filmu, drugiego filmu, realizacji tego projektu książkowego, no, to się naprawdę zastanawiałam, czy należy jeszcze do tego podchodzić, skoro właściwie wszystko już jest. Jeżeli spojrzymy wstecz, powstało parę publikacji, jeżeli spojrzymy na wywiady, których udzielił, jest ich dużo, ale też w nich możemy znaleźć pewne, powiedziałabym nawet, przekłamania, jakieś nieścisłości i zawsze pewne rzeczy należałoby w moim odczuciu wyprostować, jak jest taka możliwość i porozmawiać z tymi osobami. Pan Wojciech często mi powtarzał: Pani Wiolu, niech pani zrobi tę ankietę za mnie, bo ja po prostu już nie pamiętam, a pani doskonale wie, co się w moim życiu działo. A jak ja sobie teraz nie przypomnę, to się ośmieszę. I to właśnie do tego nawiązuje, że Wojciech Kilar naprawdę wiele o sobie mówił, ale postanowiłam jednak zrealizować ten film i oczywiście bardzo się z tego cieszę i bardzo dziękuję Danielowi, że zechciał mi złożyć tę propozycję, bo myślę, że pewne rzeczy się w ten sposób uporządkowały i ten obraz jest pełny. Poza tym niestety perspektywa podejścia danej osoby no, przynosi inną refleksję. Pewne rzeczy stają się ważniejsze i one wychodzą na plan pierwszy. No, mam nadzieję, że ta książka rzeczywiście zostanie odebrana jako przekaz dla wszystkich, którzy kochają muzykę Wojciecha Kilara, byli zainteresowani jego osobą, a to była osobowość niezwykła. Mało tego, jeśli są osoby, które na pierwszy rzut oka czy ucha raczej mówią: dobrze, nie znam Kilara, to warto im przypomnieć, co pani przypomina w książce, że był autorem Sygnału do Dziennika Telewizyjnego. A o jego talencie świadczy to, że jeśli nawet nie potrafimy zanucić, to pamiętamy ten sygnał, dokładnie mamy w uchu. Tych sygnałów było bardzo wiele później, jak już były wiadomości. A ten sygnał, no a z kolei młode pokolenie, jeśli ktoś mówi: nie wiem, kto to jest Wojciech Kilar, no to od ilu lat na studniówkach tańczy się już nie Ogińskiego, tylko Poloneza. Mało tego, pewien fragment w pani książce zdaje się potwierdzać anegdotę, która krąży, jakoby Wojciech Kilar miał powiedzieć Andrzejowi Wajdzie: wiesz, skomponowałem Poloneza, możesz do niego dorobić film. Bo utwór był gotowy wcześniej, przed filmem. Tak, tak, tak. Andrzej Wajda dostał płytkę jeszcze przed zaczęciem zdjęć, przed oczywiście scenariusz już był, natomiast jak usłyszał tego Poloneza i przede wszystkim przeczytał to, co napisał Kilar, no to rzeczywiście no, zrób taki film, jakim jest ta muzyka, według tego, jaka jest ta muzyka. No i Andrzej Wajda o tym filmie mówi właśnie, nawiązuje do tego. No to jest niezwykłe, wygrać z Ogińskim, wygrać z klasycznymi Polonezami, a ten brzmi wszystkim w uszach. I nawet ludzie nie muzykalni są w stanie go zanucić. Odejdźmy troszkę od książki, która jest o Kilarze, nazwijmy to bez Kilara, ale jest niezwykłym przybliżeniem jego postaci. Mało tego, to co mówi Sławomir Idziak, kiedy z jakichś tam powodów technicznych musieli spędzić parę godzin na lotnisku Schönefeld, a nie znali się blisko wcześniej. I Wojciech Kilar przypomina, że musi co pewien czas wynająć pokój w hotelu Sheraton przy lotnisku w Berlinie, żeby móc posiedzieć i popatrzeć na samoloty, prawda? Albo to, że jego słabością jest milkshake i że jak wyjeżdża na zachód, to musi przyjąć dużą dawkę, bo to jest... Oczywiście wiemy, że był smakoszem, że lubił dobre rzeczy, uwielbiał słodycze, lody, tego dowiadujemy się z tych naprawdę takich ciepłych, ale autentycznych rozmów. Ale chciałbym zapytać panią o pani kontakty z Wojciechem Kilarem. Trwały długo, od czasu, kiedy zaczęłam pracować w telewizji, a zaczęłam jeszcze na studiach i zaczęłam się kontaktować z panem Wojciechem, przepraszam,
No i to było związane oczywiście z pracą i krok po kroku ta znajomość się zacieśniała. Osiągnęliśmy taki bardzo, bardzo piękny czas, kiedy pan Wojciech mówił o wielu rzeczach, których nie mogłam upubliczniać. Zaufał na tyle, że rozmawialiśmy o tym, co jest dla niego ważne, ale niekoniecznie należało i wolno byłoby to przekazywać dalej. I miał pełne zaufanie do naszej pracy. I pamiętam, jak realizowaliśmy pociąg do muzyki Kilara, świetny projekt Joanny Wdówk-Nazarowej, specjalny pociąg, który jechał właściwie wzdłuż trasy ucieczki Wojciecha Kilara z Lwowa do ostatecznie Katowic, ale po drodze było parę miejsc, w których on przebywał lata. I to była bardzo ciekawa podróż, w której on miał brać udział. On miał jechać z nami do tego Lwowa, ale jak pan zapewne wie, nigdy do tego Lwowa nie wrócił z różnych przyczyn osobistych. I bardzo mnie przepraszam. Mówię, że bardzo panią przepraszam, pani Biolu, nie mogę tam jechać. Ja mówię, ale to jest pana decyzja. Cała podróż była niesłychanie ważna dla odbiorców na trasie tego pociągu, we Lwowie przede wszystkim. To było niesłychanie wzruszające spotkanie, gdzie podczas koncertu została wykonana Missa pro pace w tej przepięknej katedrze polskiej. Spotkałam tam wielu wspaniałych ludzi, między innymi właśnie Polaków, którzy po prostu przeżyli to ze głębokim wzruszeniem. I cała ta podróż była niesłychanie ważna dla muzyki Kelara, dla naszych odbiorców i tu, i we Lwowie. Natomiast pan Wojciech czuł, że no, on też powinien w tym brać udział. Przepraszam. No, a ponieważ to było emitowane w telewizji polskiej w programie drugim i ja tam miałam wejścia dzień z Wojciechem Kilarem i jak redaktor prowadzący usłyszał, że Wojciech Kilar nie jedzie, no to byłam świadkiem, delikatnie rzecz ujmując, wielkich emocji. Coś latało w powietrzu, jakaś łyżeczka, no ja opuściłam to miejsce, bo cały czas uważam, twórca ma prawo, bohater ma prawo do swoich wyborów. My mamy prawo się nim interesować, ale nie mamy takiej możliwości, żeby na nie. To jest jego decyzja. I dla mnie to nie było żadnym problemem. A pan Wojciech do mnie powiedział jeszcze w medyce, jak wsiedliśmy do tego pociągu, to co, udajemy, że byłem we Lwowie? Ja rozumiem, że domyślamy się powodów, których nie chciał być we Lwowie, że to byłoby zbyt bolesne. To zresztą Lwowianie byli podzieleni. Kiedyś w Warszawie w kawiarni spotykali się Lwowianie, żeby rozmawiać na ten temat, i był podział na tych, którzy, jak już można było w latach 70. z Orbisem pojechać do Lwowa, i niektórzy mówili, że nie ma mowy, nie chcemy widzieć z tego, co Sowieci zrobili z naszego miasta. I podobno takim wyłomem był ojciec Agnieszki Osieckiej, Wiktor Osiecki, który jednak postanowił pojechać. Nawet to się wiązało z pewną anegdotą powtarzaną, że oczywiście jak wrócił, no to wszyscy się na niego rzucili na tych kawiarnianych, cotygodniowych spotkaniach, żeby opowiedział o tej ulicy, o tej ulicy, i wreszcie żeby powiedział, czy był u Giorgia w słynnej. Tak, i on miał powiedzieć, mówi, słuchajcie, ale u Giorgia w restauracji siedzą jacyś biedni ludzie, jedzą jakieś kanapki, bo wiesz, no i ktoś powiedział, mówi, słuchaj, ale wiesz, za naszych czasów we Lwowie też byli biedacy. On mówi, tak, ale nie siedzieli u Nie w Żorża. żarciu. Tak, to wszystko prawda. Myśmy realizując ten materiał mieszkali w Żorżu i ta restauracja właśnie tak ją zapamiętam, że jest to obraz jednak no, niedostatku. Najdelikatniej rzecz ujmując. Czyli rozumiemy Wojciecha Kilara, że nie mógł, nie chciał tej bolesnej konfrontacji miasta, swojego dzieciństwa, swoich urodzin. Jest rzeczą niezwykłą, że trudno jest zaplanować, jak potoczą się rozmowy, natomiast z tych rozmów układa się jakiś porządek rozwoju kariery Wojciecha Kilara.
dlatego że jeśli w iluś tam rozmowach pojawia się utwór Riff 62, czyli utwór w 62 roku, który był no, czystą awangardą, prawda? Wiadomo było, że te nazwiska młodych ludzi, czyli Kilar, Penderecki, Górecki, starszy Lutosławski, prawda? To są te czasy. I wszyscy, bo i Kazimierz Kort, i Antoni Witt przypominają ten czas. No, a później, no później zdrada awangardy. I stąd tytuł pani kolejnego filmu, Między awangardą a Hollywood. Dokładnie. Ale tu podkreślam, że mówimy jeszcze o muzyce filmowej, o nowym gatunku. W filmie jest taka znacząca wypowiedź Wojciecha Kilara z lat 70., w którym, tylko że to zaraz skomentuję, bo on lubił bardzo prowokować w tych rozmowach telewizyjnych, w których mówi, właściwie zadaje takie retoryczne pytanie, czy muzyka filmowa, czy film jest sztuką? I zdumienie dziennikarki, no nie zazdrościła mi, ale niestety w jakimś tam momencie zauważyłam, że sama sobie zgotowała ten los i ta jego odpowiedź nie wynikała tylko i wyłącznie z własnych przekonań. Wynikała z kontekstu, wynikała z sytuacji, wynikała też z troszkę absurdalnego momentu, w którym rozmawiają na sali koncertowej w czasie próby, którą prowadzi Karol Stryja. No jak można rozmawiać, kiedy orkiestra próbuje? Tego nie wolno robić, nawet dla dynamicznego tak zwanego obrazka. Także zestawienie tych różnych wydarzeń, Kilar tam pali papierosa, co zresztą było naturalne przez jakiś czas, on rzeczywiście nikomu to nie przeszkadzało, wiadomo było, że było można. Niemniej on wtedy zadał to zasadnicze pytanie, które wyciągnięte z kontekstu wielu ludzi oburza. Jak tak można mówić w ogóle? Natomiast o tym, że jest to wartościowe i ważne, świadczy jego muzyka, świadczy to, co napisał. I między awangardą a Hollywood jest ta przestrzeń na muzykę filmową, na osobny gatunek, w którym stworzył własny język i poruszał się w nim niesłychanie swobodnie i różnorodnie. Gdyby miał więcej zamówień, to poznalibyśmy zupełnie innego Kilara. W ramach plotkowania mam pytanie do pani, bo była wersja, która krążyła, że już pod koniec życia Wojciecha Kilara dostał bardzo lukratywną propozycję z Hollywood, ale potem zadzwonił producent, który zaczął sugerować, jaka ta muzyka powinna być. I miał zbyt wiele sugestii i Kilar podobno miał powiedzieć, że nie zrobi tego i niech pan już więcej do mnie nie dzwoni. To się nie zdarzyło nie raz. To nie było jedyny raz. On rzeczywiście po napisaniu Drakuli, muzyki do Drakuli, miał bardzo wiele propozycji i przede wszystkim miał propozycję, żeby tam zostać. Żeby zostać w Los Angeles. Natomiast te propozycje, jakie do niego przychodziły ze świata, przebierał. Miał taką możliwość, bo było ich sporo rzeczywiście. A to był twórca absolutnie niezależny. I rzeczywiście to jest muzyka, to co pisał, bo wiemy, że co wcale nie jest naganne, że czasami parę dźwięków wystarczy, żeby osiągnąć jakąś atmosferę, żeby wprowadzić troszeczkę inny wymiar w filmie. To wszystko działa. No ale w wypadku Wojciecha Kilara walka szła o to, żeby to jeszcze miało kształtny wymiar. Wymiar nawet, powiedziałabym, formy. I to się pojawia w rozmowach między innymi właśnie z Wittem, z Kordem, ale również u filmowców, że muzyka Wojciecha Kilara, nie była tylko służebna wobec filmu, tylko była, to był kawał muzyki symfonicznej. Często symfonicznej, często na mniejsze składy, ale muzyki, która ma formę. Podkreślam. Czyli można ją także oderwać od obrazu, czyli jest dziełem autonomicznym, jest dziełem, które
wytrzyma, że tak powiem, próbę czasu estradowego, w którym nie ma żadnego innego wsparcia. I tu przechodzimy do właściwie tej abstrakcyjnej sztuki, jaką jest muzyka, nie wsparta żadnym programem, słowem, obrazem. Także na pewno to była wartość za każdym razem, jeżeli chodzi o treść muzyczną, jeżeli chodzi o zawartość, jeżeli chodzi o pomysł instrumentacyjny czy harmoniczny, bardzo oryginalna. I chciałam to w filmie pokazać, żeby to wybrzmiało, żeby ktoś się bardzo zdziwił, że do Rejsu powstała muzyka napisana na dodatek przez Wojciecha Kilara. Najlepszy był tutaj pan Sławomir, mówi, tak, tam jest jakaś muzyka? Ja nie pamiętam. Ale to jest z kolei ten stereotyp, że najlepsza muzyka jest taka, której nie słychać, jeżeli mówimy o film. Coś w tym jest, coś w tym jest. Coś w tym jest, ale z kolei, kiedy ją słyszymy, wraca film, prawda? Jest to połączone, prawda? Jeśli słyszymy tytuł, wraca fragment, przecież w Ziemi Obiecanej. Te sceny fabryczne, no to słyszymy te młoty, prawda, które tam u Kilara, czyli to się wryło w naszą pamięć. Mam pytanie do pani jako znawczyni sfery muzycznej. Gdyby Wojciech Kilar nie odniósł takiego sukcesu w komponowaniu muzyki filmowej, 150 filmów, to mielibyśmy więcej takich utworów jak Kresany, jak Orawa, jak Exodus. Mielibyśmy więcej tych mocnych akcentów. W pani książce ktoś cytuje Kilara, mówiąc, że dobry kompozytor to taki, po którym zostaną dwa, trzy utwory, które będą grane po jego śmierci. Mielibyśmy więcej tych utworów? Znaczy, nigdy nie podejmuję się takich, co by było, gdyby. Nie ukrywam, że to jest dla mnie trochę oderwane od, mimo wszystko wiedzę, jaką mam, trochę oderwane od rzeczywistości, ale tutaj zastanawiając się nad tym, nie sądzę, nie sądzę. Myślę, że to są jakby dwie drogi, dwa nurty, w których pan Wojciech podążał, którymi podążał zupełnie niezależnie, swobodnie. Jedno w moim odczuciu nie wpływało na drugie, chociaż w jednej sprawie właściwie powinnam przeprowadzić takie badania i powinnam wreszcie to uporządkować, bo w muzyce filmowej bardzo często słyszę, pobrzmiewają utwory, które znam z estrady Wojciecha Kilara. I tutaj należałoby może nawet przeprowadzić taką porządną kwerendę, taki z prawdziwego zdarzenia research, w którym czasie powstało to i to, i to, i to, w którym czasie powstawała dana muzyka filmowa i myślę, że pewne tropy byłyby wspólne i nie byłoby to nic dziwnego, że tak powiem, ale nie sądzę, żeby powstało więcej dzieł na estradę koncertową, gdyby nie pisał muzyki filmowej. No może miałby więcej czasu, to z tego powodu, ale wydaje mi się, że to był taki twórca, który nie pisał wszystkiego, co mógłby napisać, wybierał to, co chciał napisać, miał na to czas i cyzelował to, zajmował się właściwie tym od początku do końca, tak, z taką pełną odpowiedzialnością. A miał talent niezwykły. To był człowiek, który, jeżeli zamówienie na film się pojawiło, no to pomysł pojawiał się w różnych momentach, nie wiem, w czasie podróży samolotem, gdzieś tak to zwykle jest. Są jakieś zaczyny, jakieś pomysły, motywy, wokół których się potem wszystko buduje. Ale trochę inaczej się pracuje nad muzyką filmową, aniżeli nad dziełem autonomicznym, niezależnym. Nie sądzę, nie sądzę, żeby to albo wzmocniło, albo kolidowało. Uważam, że to był bardzo taki świadomy tego, co robi jako kompozytor muzyki współczesnej, twórca. To, co pani powiedziała właśnie o tych pobrzmiewających motywach, które słyszymy w muzyce filmowej, a które pojawiają się w jego utworach koncertowych, nazwijmy to, w utworach symfonicznych, to jest to, o czym pani powiedziała na początku. Muzyka Kilara jest rozpoznawalna. I nie tylko przez muzykologów, przez wytrawnych melomanów, ale rzeczywiście rodzaj przesłania, czy bardziej sposobu traktowania orkiestry.
No, różnych elementów. Jeżeli posłucha pan Szymanowskiego nie da się od nikogo innego. To jest bardzo charakterystyczny język. Na to wskazuje parę elementów stricte muzycznych. Niektóre interwały, które często współbrzmienia, instrumentacja, harmonia, przede wszystkim harmonia. Gęstość tej instrumentacji, sposób, w jaki rozmija formę. Jeżeli zastanowimy się nad tymi najważniejszymi nurtami w muzyce, są reprezentowane przez kompozytorów, których rozpoznamy. Rozpoznamy Bartoka, Strawińskiego, Wagnera, rozpoznamy Chopina. Chopin się nie nadaje do instrumentowania, do ilustrowania wszystkiego, bo jest tak bardzo dla siebie charakterystyczny. I myślę, że w przypadku Wojciecha Kilara to jest ten sam trop muzyczny, jeżeli to przeanalizujemy. To samo dotyczy impresjonistów i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nich jest oryginalny właśnie w tym wyborze elementów dzieła muzycznego, które traktuje w sposób dla siebie tylko charakterystyczny. W sposobie budowania całej faktury, pionu harmonicznego. No przede wszystkim melodyka, przede wszystkim instrumentacja, harmonia. Melodyka, harmonia, instrumentacja. Tak, Dobrze. taka kolejność. Rytm też bardzo silnie. Odejdźmy troszkę od muzyki. Wszyscy podkreślają poczucie humoru Wojciecha Kilara. Niektórzy nawet mówią o szczególnym poczuciu humoru. Nawet zastrzegając, że niektóre żarty nie nadawały się do powtórzenia. Ja niestety tylko takie pamiętam. No, możemy przytoczyć jeden. Ja Pani rozmówca Krzysztof Zanussi, którego wszystkie filmy były z muzyką Wojciecha Kilara i kontakt filmowy przerodził się w przyjaźń. Dużą, łącznie z tym, że Krzysztof Zanussi, z lekka zazdrosny o muzykę na przykład do Ziemi Obiecanej, oczywiście żartem robił wyrzuty Wojciechowi Kilarowi, który bez wahania powiedział: jak będziesz robił takie dobre filmy, to będziesz miał taką dobrą muzykę. Natomiast ja przypominam, Krzysztof Zanussi mówił, że to straszny dowcip, rzeczywiście, ale świadczący o wyrafinowanym poczuciu humoru. Pani pewnie zna wszystkie. Ten, jak wychodzi nad ranem człowiek od Maksima w Paryżu, a na ulicy stoi człowiek wyciągający rękę i mówi: jestem głodny. Och, jak ci zazdroszczę. Żart straszny, ale. Był mistrzem w opowiadaniu dowcipów. No niestety to moja pamięć i moja wina, że pamiętam tylko te, których nie mogę powtórzyć publicznie, mogę jedynie w wąskim gronie, ale rzeczywiście Ale opowiadał je znakomicie. spisze je pani. No trzeba będzie, tak. To na pewno jest niezbędne, bo umknie. Natomiast no, ta słynna historia, o której mówi Zanussi, że mogliśmy do sobie do siebie zadzwonić o każdej porze dnia i nocy pod jednym warunkiem, że dowcip jest dobry. I ja to rozumiem, bo to jest to kwintesencja, to jest właśnie ta wartość kontaktu z drugą osobą, to poczucie humoru, ta umiejętność opisania rzeczywistości nie wprost, a bardzo inteligentnie, często bardzo złośliwie. I Wojciech Kilar to miał i fantastycznie to nasze środowisko też opowiadał o tym naszym środowisku muzycznym. No bo wszyscy charakteryzują się jakimiś cechami mniej lub bardziej wyróżniającymi się, no i z nich się potem tworzą przepiękne anegdoty. Także no, inteligencja, poczucie humoru to jest coś, co mnie absolutnie uwodziło, jeżeli chodzi o pana Wojciecha Kilara. A z rozmów, które pani przeprowadziła, wychodzi szerszy obraz. I co najważniejsze, zastanawiamy się przy wielu okazjach, czy polska sztuka przebija się do świata, prawda, czy jest zrozumiała, czy jest czytelna. W przypadku muzyki, ile lat przebijał się Szymanowski, który jest wykonywany, prawda, premiery króla Rogera, prawda, w różnych teatrach operowych. I tym istotniejsze jest to, co mówi bodaj Antoni Witt o utworach wykonywanych podczas turnę zagranicznych orkiestr, że kiedyś Kresanego grywali na początek, a potem zdał sobie sprawę, że żeby koncert był udany, trzeba go zagrać na końcu.
i entuzjazm słuchaczy, wywoływany wszędzie. Tak, żeby też nie tracić pewnej energii, ponieważ na samym początku, jak taką dawkę energii, trudno to potem udźwignąć, utrzymać w takim napięciu cały koncert od początku do końca. Także jest to absolutnie zrozumiałe. Natomiast jeżeli chodzi o recepcję muzyki, no zawsze wiemy, że teoria, zawsze odbiór muzyki idzie trochę za wydarzeniem. Zanim zrozumiemy pewne wydarzenia, procesy, trochę czasu minie. I tu nawet nie o rozumienie chodzi, tylko o słuchanie. I w wypadku Szymanowskiego ta recepcja właśnie w moim odczuciu trwa, na ile minęło lat. On zmarł w 1937 roku. Jeżeli chodzi o Wojciecha Kilara, to jest muzyka bardziej przystępna. I jestem ciekawa, jaki będzie dalszy proces, jeżeli chodzi o jego muzykę koncertową, orkiestrową. Myślę, że kilka tych utworów, między innymi wspomniane Krzesany, na pewno Orawa i te większe wokalno-instrumentalne dzieła, one będą miały rację bytu, bo one cały czas przemawiają do nas, a system Durmol ciągle ma się całkiem dobrze, także. Krzesany, który ściągnął gromy krytyków na Wojciecha Kilara i jego wykonanie na festiwalu Warszawska Jesień zaowocowało tym, że będzie zdradził awangardę, zdrajca. Pierwszy był Górecki, bo dwa lata wcześniej, w 1972 roku napisał Ad Matrem. I to uproszczenie języka do tego modelu, że tak powiem, twórczości, jaki zaproponowali obaj panowie, to był szok. Nie był to pierwszy szok. To była druga tego typu propozycja w krótkim czasie. No i rzeczywiście sam Kilar, jak opowiadał, to do siebie mówił, ty idiot, co ty zrobiłeś, no? Wycofaj to. Nie bądź, nie daj się tym ludziom, nie daj się rzucić, nie rzucaj się na pożarcie. On mi to opowiadał w ten sposób, ale imperatyw był znacznie silniejszy. I to wspaniałe zdanie Jana Kręca, wpuściłeś świeże powietrze do zawiłego pokoju muzyki współczesnej, polskiej muzyki współczesnej. Ale ja uważam, że to wszystko jest potrzebne. I niczego, i to nie zamyka innej drogi, prawda? Trzeba traktować te nurty równolegle. I każdy z kompozytorów może podążać na tym wolność, niezależność polega własną drogą. A teraz już mamy tyle możliwości, że no bardzo jestem ciekawa, jak to się dalej wszystko w muzyce współczesnej potoczy, bo w moim odczuciu walka z systemem Durmol trwa. Z diatoniką, z konsonansem i dysonansem, no ale nie chcę tego upraszczać. Natomiast to nie wyklucza drogi awangardowej, absolutnie. Także, ale bardzo ciekawy, bardzo, bardzo ważny. Jedną rzecz, którą warto przypomnieć albo potwierdzić, a pani wie wszystko o Wojciechu Kilarze, z tego co słychać, widać, Exodus, utwór, który, nie wiem, na mnie robi olbrzymie wrażenie, zresztą znajdujemy tego dowody i w książce, i w różnych. Czy to prawda, że Wojciech Kilar spędził dużo czasu na Jasnej Górze, żeby usłyszeć brzmienie takie, które było mu potrzebne, które tam się przewija w Exodusie? Tego nie wiem, tego nie jestem w stanie potwierdzić. Na pewno spędził dużo czasu na Jasnej Górze z różnych powodów duchowych, ważnych, trudnych dla niego przeżyć, związanych ze stanem wojennym, ale tego nie wiem, o tym nie wiem, żeby właśnie tam na Jasnej Górze. Chodzi o wykonanie w Bazylice? Nie, chodziło o brzmienie śpiewu. Śpiewu ludzi zgromadzonych na mszy. A czy nie chodziło o Angelusa? Tak. O Angelusa, nie Exodus. O Angelusa, nie Exodus. To tak, to z całą pewnością, to tutaj dotykamy istoty rzeczy. Różaniec, który rozpoczyna Angelusa, jego rytm, narastanie tego napięcia, które Kilar usłyszał jako muzykę, stamtąd się bierze, z Jasnej Góry, ale to rzeczywiście jest Angelus. Tak, ja pomyliłem rzeczywiście. To tu chodzi o to dzieło. Tak, i wyraźnie jest brzmienie, tak. I to jest wzięte stamtąd. Zresztą dotykamy rzeczy tutaj dla Wojciecha Kilara najważniejszej, jeżeli chodzi o jego przekonania,
o to, co zaczęło budować jego myślenie o twórczości w momencie, kiedy zdał sobie sprawę, jak ważna dla niego jest wiara. I Jasna Góra stała się też inspiracją. Jasna Góra stała się dopełnieniem tych duchowych poszukiwań. No, a ponieważ to jest wyobraźnia muzyczna, wyobraźnia, która wnosi inny wymiar, także jeżeli chodzi o modlitwę, poszerza, pogłębia, no, znalazł to zdecydowanie na Jasnej Górze i potrafił to przekazać w partyturze. I to jest przejmujące. To rzeczywiście dotyka natychmiast. W tym jest siła. W tym jest siła też naszego społeczeństwa. W tym jest siła naszego języka. W tym jest siła obrony, jaką jest słowo. Słowo powtarzane, ale słowo, które wiele znaczy. Dla niego różaniec to była historia naszego państwa. To jest historia naszej duchowości. Także on to wszystko ze sobą łączył i dla niego to były bardzo ważne sprawy. Dzięki pani rozmowom poznajemy człowieka wybitnego, człowieka o wybitnym talencie, rozmówcy nie wahają się powiedzieć genialnego. Poznajemy jego lżejszą stronę, czyli człowieka z poczuciem humoru, człowieka, który jest smakoszem, lody waniliowe, które się przewijają i są jego pasją w nieistniejącej już restauracji Chopin w Katowicach. Poznajemy człowieka wolnego, który szedł własną drogą, nie ulegał nikomu. Nie ulegał nawet wielkim reżyserom i ich sugestiom, jaka ta muzyka. A z kolei ktoś powiedział, chyba Kazimierz Kuc, że jeśli komuś się nie podobał jakiś fragment, to się wycofywał. Nie ulegał sugestiom, ale gotów był zmienić. Wojciech Kilar, sportretowany przez rozmówców pani Violetty Rotter-Kozery i bardzo godna polecenia książka Kilar w bliskim planie, no jak przystało na pani przywiązanie do spraw filmowo-telewizyjnych, Kilar w bliskim planie, to seria rozmów znakomitych. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję.